Kamera Master TV została zaproszona na zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łukowskim Ośrodku Kultury. To był rok wspaniały. Dziękujemy serdecznie burmistrzowi, że pomógł nam tutaj z dyrektorem Łukowskiego Ośrodka Kultury założyć ten uniwersytet. Pani Ela jest naszą szefową, jest bardzo dobrą. Kieruje super. Byłyśmy ostatnio w Sandomierzu na wycieczce. Też spędziłyśmy, naprawdę nie było osoby na 40 osób, żeby narzekała. Wspaniale, żeśmy to przeżyły. Następnie w ogóle, co tylko mogą nam, to uroczystości przeróżne organizują. Jako z wykładów, to jesteśmy bardzo zadowolone, na przykład z gimnastyki. Prowadzi pani Agnieszka Król z Medyka. Jest wspaniałą, naprawdę. Panią, która, my jeszcze takiej gimnastyki żeśmy nie miały, jak już czwarty rok chodzimy na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Co jeszcze mogę powiedzieć? Prosiłybyśmy, żeby jak najbardziej żeśmy tak spędzały czas jak dotychczas. Co daje Uniwersytet Trzeciego Wieku? Czy to jest tylko po to, żeby wyjść z domu? To znaczy wyjść z domu, między ludzi, żeby po prostu porozmawiać, bo tak to człowiek by się zamknął w domu i by siedział, tak jak inne koleżanki to robią. W roku akademickim 2015-2016 na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczało 45 słuchaczy. Jest kilka osób, pewnie z 15 osób, które chodziły jeszcze do szkoły piątki. Tam się mieścił ten Uniwersytet Trzeciego Roku. To był po prostu początek tego, ale tam tak nie było jak tutaj w Łoku. Wspaniale. Tak. I tutaj żeśmy się przenieśli. Także wykłady są takie same jak dotychczas. Także pani Tomaszewska jest wspaniałą też naszą panią, która nam pomaga zawsze. Pani Zosia od haftów. Także no, naprawdę jesteśmy, nie ma po prostu nic do zarzucenia. Mieliśmy nawet ostatnio zabawę też taką wspólną. Były osoby nawet z zewnątrz. Osoby są zainteresowane, tylko jakoś brak takiej chęci, żeby wyruszyć z domu. Rozumiem, że w październiku znów widzimy się na zajęciach. Tak, zaczynamy w październiku od nowa. I zapraszamy wszystkie panie z Łukowa, które chcą po prostu być młodszymi,